Witajcie! Dzisiaj pokażę wam, co robię. Tu jest materiał. Z czego robię przede wszystkim. Taka mała próbka, tutaj tego dużo nie ma. Ale pokażę wam. O, tutaj takie rzeczy. Widzicie, krany, podłączenie. Tam kolega jeszcze kuje. Tutaj prysznic, ale zobaczcie na to. Tam idzie do góry, to wszystko jeszcze nieskończone. Ale tutaj to jest dzieło sztuki, słuchajcie. Niemcy, jak to zobaczyli, to od razu powiedzieli, że tutaj wstawią plexiglas, żeby to było widać, bo to jest sztuka, to jest kunst. Także bardzo fajna sprawa. Coś wam jeszcze pokażę w innym miejscu. Bo to była męska toaleta. Idziemy do damskiej. A tu jeszcze wam pokażę tylko takie coś. O, geberity. Takie, tu jeszcze takie obstawiamy. Tam są w toaletach. To nie będę teraz pokazywał. Idziemy tutaj przez korytarz. Jesteśmy w warsztacie. No i to wszystko jest cały czas czynne. Słuchajcie, to trzeba bardzo na to uważać, by się nie kurzyło. Sprzątać na bieżąco i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O, takie specjalne drzwi przeciwkurzowe. Zapalimy światełko. Zapalimy tu. O, tu będzie widać właśnie ten gebelit. Światło. No widać gebelit. O, jest. Mruga. Dobra, to jest gebelit od toalety, ale trochę inny, bo tu nie można było postawić tego na nogach. Dlatego, że tutaj rura od wentylacji wychodzi od toalety. No i trzeba było ten zawieszany taki, widzicie. On jest tutaj na czterech śrubach pomocowany. I dodatkowo jeszcze tam do ściany, tutaj gdzie toaleta będzie wisiała. No i rurki 15 w górę, tam będziemy się później łączyć. Tutaj umywalki i tu jeszcze zapalę światło. Tu? Nie, tu. O. I tu jeszcze takie, widzicie, też tu jak to się nazywa, z cyrkulacją. Tam to wszystko jest. Planów do tego, słuchajcie, nie ma. A to dlatego, że jak się zapytali Niemca, dlaczego on tego nie narysował, to powiedział, że się tego narysować nie da. No i w sumie ma rację. Także mamy taką tutaj, można powiedzieć, pełną swobodę ruchu. O, tak wygląda plan. O, i to wszystko, oczywiście to jest plan tylko taki obrazowy, gdzie jest, co ma iść, a i tak to wszystko robimy po swojemu, bo się nie da. Tu są, to jest czynny budynek, tu jest masa instalacji, tu się nic nie dzieje od nowa, więc wycinamy stare, wstawiamy nowe. No i te obejścia wszystkie tutaj, co idą, ta zimna woda czy ciepła, to robimy wedle własnego uznania w taki sposób, żeby się zmieścić między istniejącymi instalacjami. Także takie coś. Tutaj jest duża hala warsztatowa. Jutro na tym zaczynamy. Wsiadamy na wózki widłowe, takie widłowe, nie widłowe, tylko to jak to się nazywa? No wysięgnik taki. W każdym razie będziemy tu jeździć tam, nie wiem, z 5 metrów nad ziemią czy coś. No i to będziemy tam jutro, startujemy z tym. Także tutaj idzie dookoła woda zimna i tu na dół będą schodziły co trzeci słup krany z wodą. Takie coś. No, tu wam pokażę, co ja właśnie ten drugi, który osadzałem tutaj, stelaż geberitu, tutaj do prowadzenia zimnej. Tu będziemy wracali się do prysznicy, bo on tam jest połączony tam na górze. Trzeba jakoś tutaj się między tym zmieścić, a oprócz tego jeszcze stąd będzie połączenie. Nie, kurczę, widzicie, to wszystko jest tak. No dobra, stamtąd idzie jednak, tutaj będzie szło do prysznicy i powrót. A ciepła woda idzie tutaj z tych zaworów. Tam widzicie, z tyłu lampy, może widać. I tutaj będę szedł ciepłą wodą w dół. I ten. No i oczywiście te, co wam pokazywałem wcześniej, geberity na pisuar. Już osadzone wszystko. Dołem idzie ciepła woda tam do kranu, bo się nie idzie, tam nie było którędy przejść. Bo instalacje, więc trzeba było tędy pójść w górę. Ale tutaj całkiem dołem, te dwie rurki tam do kranu.
Tu będzie jedno zasilanie i ona też idzie z tych zaworów tutaj na górze. Jedna idzie na zasilanie, ta idzie na zimną tutaj do tego, a ta środkowa chyba, o ile dobrze pamiętam. Trzeba by jeszcze na rysunek zobaczyć, ile tutaj na zasilanie. Zasili umywalkę. Tu potem wróci i leci tam na prysznicę. Także takie coś, taka widzicie robota. No i co? Powoli kończymy, zbieramy graty, bo na dzisiaj już wystarczy. A jeszcze raz Wam pokażę to piękne arcydzieło. Kupa roboty, ale się udało. Zobaczcie z bliska. No Niemcy byli w szoku. Mówię, czegoś tego nie narysował. Nie da się. No nie da się, no. To już trzeba tylko na żywo zrobić w taki sposób, żeby tu się wszystko zmieściło i tu... Dlaczego to tak wygląda? Bo ktoś to będzie... Ktoś, kto się zna na tym i będzie to oglądał, no to za głowę się złapie, ale słuchajcie, nie da się inaczej. Tu jest zasilanie z jednej strony, musi przejść przez prysznic, musi przejść z drugiej strony przez umywalkę, wrócić tu do drugiego na umywalkę, z umywalki na prysznic i powrót tam na ten prysznic to chyba idzie jeszcze. Więc to są po prostu plus cyrkulacja wody i tak dalej, stąd się robi takie dzieło sztuki. Tu oczywiście będzie do tego zabudowane ścianą, ale się Niemcy śmiali, że to tak fajnie wygląda, żeby zobaczyć, jaka to jest praca, jak to fajnie wygląda, no to chcieli tutaj dać pleksi, żeby to tak wyglądało, żeby było widać. Dobra, to tyle z dzisiejszego krótkiego filmiku dla Was. Postaram się jeszcze coś nagrać, pokażę Wam, co robię w Niemczech. Cześć!